Każdy wchodząc do klasztoru jakiś swój osobisty rozdział zapisuje i jakąś swoją relację z tym klasztorem przeżywa. Ja nie miałem żadnych oczekiwań, w sensie takim, że wchodziłem w jakiś taki nieznany teren świadomie, tak się jakoś powierzając temu, co będzie. I mogę powiedzieć, że raczej wszystko jest jakimś zaskoczeniem, może nawet takim bardzo mocnym. Od początku życie mnichów było definiowane jako życie oddzielone od świata, jakoś wyjęte z tego świata. Takie życie na marginesie, porzucenie świata, ucieczka od świata. I zawsze to był paradoks, bo ci mnisi chcieli być właśnie bliżej Pana Boga, czyli szli na pustynię, ale do nich ludzie przychodzili. Ja o tym, co słyszałem wcześniej, dużo wcześniej, zanim podjąłem decyzję wstąpienia, i niewątpliwie w sercu jakoś nosiłem bardzo taką sympatię dla tego życia. Wrażenia były bardzo mocne z pierwszych moich wizyt, dwóch tutaj kilkudniowych. Odnoszę wrażenie, że mnie właśnie pociągała liturgia, pociągała mnie dawna tradycja, pociągała mnie umiejętność łączenia zarówno kontemplacji, jak i działania, i to było jakimś światłem, które wskazywało mi drogę, że właśnie tu, a nie gdzie indziej. Sam się niekiedy dziwię, jak to jest, że ja tutaj się znalazłem. Nigdy o tym nie myślałem tak naprawdę. Miałem zupełnie inny projekt życiowy i wszystko wskazywało na to, że ten projekt będzie realizowany. Natomiast tak widzę w życiu pewne zdarzenia, pewne moje jakieś plany zostały przez Pana Boga tak poustawione, bo nie mogę sobie tego inaczej wyjaśnić, jak tylko jakąś ingerencją Bożą. Że nie miałem wyjścia, że czuję, że Pan Bóg jakoś tam mnie tutaj, tak jak taką kulkę golfową, ktoś do dołka gdzieś tam chce wprowadzić, więc również tak to było z tym powołaniem. Thank you.
Zaimponował mi kiedyś ksiądz, który spośród wielu innych, mówiący kazania po 25 mniej więcej minut, mówił tylko 5 minut. Zanim usadowiłem się w kościele, by nastawić się na słuchanie, on już kończył. Poszedłem do niego, do konfesjonału, by uzyskać trochę mądrości od niego, by porozmawiać z kimś, kto wydaje się bardzo konkretny. I on powiedział, że nadaje się do benedyktynów, o czym w ogóle nie wspominałem. I tak się zaczął, rok przed maturą i bardzo mu dziękuję, bo jestem w tym miejscu dla mnie przeznaczony. Zainteresowałem się liturgią. Dlaczego właśnie latyńcem? Bo się zainteresowałem liturgią. Kupiłem sobie mszalik Kordela, pamiętam, łacińsko-polski, no i z tym mszalikiem chodziłem. Codziennie przychodziłem na mszę świętą. I to mnie jakoś tak dawało dużo radości takiej wewnętrznej. Mniej zaskoczył mnie klasztor, a bardziej ja sam zaskoczyłem siebie w tym znaczeniu, że w zderzeniu z rzeczywistością okazałem się być innym człowiekiem, niż mi się wydawało na początku. Święty Benedykt nigdy nie określił rodzaju pracy, jaki mnisi mają wykonywać. Praca jest uzależniona od warunków, w jakich mieszkają, od środowiska, od potrzeb, od talentów, które są. Mamy parafię, trzeba ją obsłużyć. Jest dom gości, trzeba go obsłużyć. Są prace remontowe. Nie da się wszystkich prac opisać. Ktoś musi konserwować dom, czuwać, by coś działało tam, gdzie powinno działać. Dla mnie na pewno ważnym momentem jest msza święta każdego dnia, lektura Pisma Świętego i ten czas, który spędzam z moimi współbraćmi, czy na pracy, czy na wspólnych rozmowach. Bo wydaje mi się, że to są właśnie momenty, które w jakiś sposób tak i najbardziej nas przygotowują do wieczności. Najbardziej ludzie mylą się, kiedy myślą o życiu w zakonie, że jest to życie oddane wyłącznie modlitwie, a nie ma tam w ogóle żadnej pracy. Podczas gdy najczęściej jest tak, że o czas na modlitwę trzeba bardzo często zabiegać, żeby nie być pochłoniętym przez różne zajęcia, które człowiek ma albo sam sobie wymyśli. Mamy wydawnictwo. Niektórzy współbracia zajmują się pracą naukową, tłumaczą też lub tworzą własne pisma, książki, artykuły.
dźwięk dzwonów to jest niemal dusza żyjącego miejsca, czy to w parafii, czy w klasztorze. Ma ogromną wartość. Dla mnie osobiście mówi o tętniącym tam życiu, żyjących tam ludziach. Brat Dariusz zmaga się z dzwonem, by wydobyć z niego tę najszlachetniejszą jego wartość, to znaczy głęboki dźwięk. Cały dzień jest pocięty przez takie regularne pory, w których gromadzimy się w chórze, żeby odmówić razem oficjum. I to nas chroni od takiego, można powiedzieć, zabiegania, że nawet jeżeli jestem bardzo zajęty, jest jakieś ważne spotkanie, czy coś trzeba podjąć, jakąś decyzję, czy coś trzeba zrobić, to jak nadchodzi, nie wiem, godzina chorki, czy pora godziny czytań, czy nieszporów, czy komplety, czy juczni, i wtedy wiadomo, że dzwonek i najważniejsza sprawa to jest ta, że trzeba przerwać to iść na oficjum i to chroni przed takim zabieganiem, że człowiek jednak wie, po co tutaj przyszedł tak ostatecznie. Nie po to, żeby zrobić jak najwięcej, tylko po to, żeby służyć Panu Bogu. Być może wielu ludzi wstępuje do klasztorów po to, żeby właśnie zbawiać świat, żeby sprawić przyjemność Panu Bogu, ale chyba tak jest, że po jakimś czasie człowiek przekonuje się, że chodzi o to, żeby człowiek sam siebie zbawił w końcu. Że jak wcześniej się patrzył na świat, czy widział w nim więcej zła, czy tam grzechu, że trzeba się z niego modlić i pokutować, to z biegiem czasu widzi, że o wiele bardziej potrzebuje nawrócenia i bardziej modli się o swoje nawrócenie. Znaczy, modli się też za swoich braci, ale bardziej czuje się jednym z nich, a nie wyniesionym na jakieś wyżyny świętości. Nie wiem, czy nie znajdą mnie kiedyś jakieś takie poważne chwile zwątpienia. No, na razie mnie od tego Pan Bóg zachował, żebym wątpił o swoim powołaniu jako powołaniu zakonnika, jako powołaniu mnicha. Wiadomo, że są momenty takie trudniejsze i są takie momenty łatwiejsze w życiu, ale wydaje mi się, że kwestią taką bardzo istotną jest tutaj wiara, przekonanie, że to nie człowiek sam siebie wezwał, tylko że to Pan Bóg go zawołał. Jeżeli Pan Bóg go zawołał, to Pan Bóg da mu siłę do tego, żeby wytrwał. Dziękuję.
Święty Benedykt nazywa regułę mistrzynią. Jakby wskazuje na to w ten sposób, przez tymi słowami, że w momentach chwili wątpliwości czy trwogi mnich powinien się jej chwytać. I rzeczywiście, że kiedy popatrzymy na samo słowo łacińskie, regula, ono nie oznacza tyle zbioru przepisów, tylko oznacza przestrzeń, po której człowiek porusza się, powinien w miarę zgrabnie, tak jak tancerz. Z rozdziału 7 reguły świętego ojca naszego Benedykta o pokorze. Święty Benedykt napisał swoją regułę dla tych ludzi, którzy innych ludzi bardzo lubią. Święty Benedykt bardzo lubił ludzi. Jak ktoś ludzi nie lubi, to lepiej, żeby do klasztoru nie szedł. To nie jest miejsce dla mizantropów. My żyjemy bardzo blisko siebie, w tym znaczeniu, że żyjemy całe życie ze sobą, więc mniej więcej po 10 latach, czy po 9, czy po 5, znamy się jak łyse konie. I wiadomo, czego się po współbracie, po drugim człowieku spodziewać. I to wymaga od nas takiego dużo stopnia tolerancji dla wad współbraci i analogicznie, żeby bracia tolerowali te wady, które my mamy. Więc jest to takie miejsce uczenia się nawzajem wyrozumiałości dla ludzkich wad, słabości, upadków. Człowiek idąc do zakonu właśnie rzuca na jedną kartę to wszystko, co ma. Całą swoją osobowość, temperament, talenty, doświadczenie. I jeżeli zrobi to, to jest konsekwencja aktu wiary. Jeżeli ja wierzę, że ten klasztor ma sens, że to jest wszystko w imię Pana Boga i Mu to powierzam, no to wtedy mogę coś takiego zrobić, prawda? I jeżeli wyjdę na tą płaszczyznę wiary, to wtedy jakoś inwestuję to w sposób taki bardzo radykalny. No jak się czyta Ewangelii, sprzedaj wszystko, co masz, poda, oddaj, rozdaj Bogim, zaprzyj się samego siebie, weź swój krzyż i mnie naśladuj. Właśnie w tych kategoriach rozpatrując, faktycznie człowiek jest gotów wszystko pozostawić. Natomiast potem okazuje się, że no życie to nie tylko weryfikuje, ale jakoś Pan Bóg oddaje, jak to mówił, stokrotnie niekiedy. I tylko, że musi być ten moment takiego wypuszczenia tego z ręki. Historia tyńca jest bardzo zrośnięta z historią Polski. To jest początek mniej więcej połowa XI wieku i wiele różnych wydarzeń tutaj burzliwych w naszych dziejach też dotykało tyńca. I również, tak jak w dziejach Polski mamy okres utraty niepodległości i zniknięcia naszego państwa z mapy Europy, podobnie było z zapasem. Prawie że równolegle, troszkę później to się zaczęło i później skończyło, klasztor był skasowany przez cesarza austriackiego. I dopiero w 1939 roku, to też taka jest niezwykła historia, miesiąc przed wybuchem II wojny światowej, wraca tutaj grupa 10 Polaków przygotowanych w klasztorze belgijskim, żeby było śmiesznie, do ruin opactwa tynieckiego. Oczywiście chętnie i z radością przyjmują ich mieszkańcy, którzy czekali na powrót benedyktynów, ale za chwilę wybucha II wojna światowa. I potem niełatwe czasy, wiadomo jakie. Od roku 1947, mimo tych czasów, rozpoczyna się odbudowa, która trwa do dziś. Waga
klasztoru dla Polski również była potwierdzona już w tej najnowszej historii, kiedy tutaj powstaje pierwszy polski przekład Biblii z języków oryginalnych, tak zwana Biblia Tyniecka. Również tutaj zostają przygotowane wszystkie księgi liturgiczne liturgii posoborowej. To, że mieszkam w klasztorze, który ma prawie 1000 lat historii, to jest dla mnie dość ważne, chociażby dlatego, że człowiek uświadamia sobie, że nie jest pierwszy, ani nie jest ostatni. Świat został już zbawiony dawno temu i on świata nie będzie zbawiał, bo już świat tego nie potrzebuje. Zakon nasz pisał się w historię naszego kraju od początków cywilizacji. Myśmy podejmowali się przez wieki historii dzieł, które były aktualnie najbardziej potrzebne, zarówno w Kościele, jak też w społeczeństwu. Chcemy, aby w tej tradycji jak gdyby się w dalszym ciągu zakorzeniać, w tą tradycję się włączać, a jednocześnie dawać jakieś świadectwo dzisiejszym ludziom, dzisiejszemu społeczeństwu, aby w jakiś sposób pośredni, poprzez działalność jednostki gospodarczej, poprzez promocję produktów benedyktyńskich, docierać do ludzi. Właśnie może w taki sposób, że nie wprost, że ktoś się zainteresuje skąd, prawda? Ktoś się zastanowi, jak długo trwa ta historia i dlaczego tymi wartościami chcemy się z ludźmi dzielić. Instantami opiekuje się dwóch współbraci, jeden ojciec i brat. Jest ich około 50-60. Służą raczej w tygodniu na mszach wieczornych, parafialnych, a w niedzielę na wszystkich. Problemy pomiędzy klasztorem a światem to są dokładnie problemy interpretowania czy życia regułą w tych, a nie innych okolicznościach. I tutaj cała wspólnota powinna czuwać, żeby życie było faktycznie prawdziwe, aktualne, możliwe, ale jednocześnie wierne tradycji. Na tę tożsamość benedyktyńską się składa właśnie równowaga. To jest umiarkowanie, dyskrecja, czy jakaś taka zdolność wypośrodkowywania jest chyba najważniejszym elementem naszej duchowości. Thank you.
Śpiew gregoriański został skomponowany czy wymyślony po to, żeby człowiek intensywnie przeżywał Słowo Boże. Dlatego, że melodie gregoriańskie były komponowane przede wszystkim jako melodie do słów Pisma Świętego. I bardzo często jest tak, że linia melodyczna jest taką swoistym rodzajem medytacji czy rozważania danego fragmentu psalmu najczęściej, czy innego fragmentu Pisma Świętego. Człowiek musi się zdobyć na ryzyko. Ryzyko jest już jakąś formą wiary. Jeżeli ktoś odważa się zrobić krok w nieznane, to znaczy, że jakoś wierzy, że ma to sens. Czy przekracza tylko czysto naturalną, taką przyrodzoną perspektywę. I to jest już taki mały krok, małe wyznanie wiary w Pana Boga. No i w klasztorze to jest bardzo intensywne, ale w świecie też. Jakiekolwiek pomysły biorą się z szaleństwa, że ktoś odważył się coś zrobić. Trzy razy w tygodniu spotykamy się na tak zwanych rekreacjach. Właśnie spotykamy się, to jest ważne. Jesteśmy razem i chodzi o to, żeby się spotkać, porozmawiać, pożartować. Są gry w szachy czy inne, gdzie można zmierzyć swoje nie tyle siły intelektualne, ale co poczucie humoru i zdjąć troszkę powagi z siebie. Kto tam? Ja tam. Ja tam? Do widzenia, żółty, zielony. Tak, tak. Tak, zupełnie. Spotykamy się na liturgii, ale tam spotykamy się z Bogiem. Konieczne jest spotkanie się ze sobą. Renifery tylko konie. Konia od renifera nie odróżniasz. No mówił przecież, że jest tam sześć. Takie mają dobre relacje. A koniak i odróżniasz. Ja myślę, że ty się pobyliłeś. U nas są cztery pokolenia, takie właśnie 20-latków, 40-latków, 60-latków, 80-latków. Są ludzie z różnych też kontekstów, byśmy powiedzieli, geograficznych, o różnym wykształceniu, różnej wrażliwości. No i na co dzień to niekiedy generować może trudności i tak się dzieje. Ale sztuka jest, żeby umieć przejść nad tym. Jesteśmy tu zgromadzeni nie na siłę, tylko każdy wybrał tę wspólnotę. Więc przynajmniej w założeniu wiedział, na co się godził, bo nie przyszedł też w ciemno, tylko miał parę lat próby.
widząc, że o tyle biorą oni udział w ofierze świata, ile tego wymaga konieczność, i choć obciążeni ciałem, dążą do życia anielskiego, znają tylko jedno bogactwo, cnotę, jedno szlachectwo, pokrewieństwo z Bogiem. Długie życie na ziemi odczuwają jako ciężar, jak żeglarze tęsknią za spokojną przystanią. Kto więc się modli, święć się imię Twoje, ten tym samym mówi do Boga: obym za Twą łaską stał się uczciwy i sprawiedliwy, bał się Boga, zaprzestał złych czynów, starał się o to, co jest w górze, gardził tym, co jest ziemskie, lśnił anielskim życiem. To znaczą owe krótkie słowa modlitwy: święć się imię Twoje. Słyszysz głosy, napełnij myśli człowiecze, słysz modlitwę.